Jest to wyróżnienie w skali ogólnokrajowej i pokazuje jakiś wkład pracy, bardzo duży wkład w pracy w to, aby móc się posługiwać tego typu znakiem jakości. Na gali znaleźliśmy się wśród czołówki grona firmy prężnie działających w obrocie gospodarczym w Polsce, więc też jesteśmy z tego powodu dumni, że o taką nagrodę starają się po prostu tuzy firm. Kapituła, która dokonuje wyboru firm spośród zgłoszeń, wybiera je w 4 kategoriach. Jest to produkt, usługa, innowacje i ekologia. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna starała się o tą nagrodę w kategorii usługa. Najistotniejsza w mojej ocenie była przejrzystość procedur, która jest stosowana w firmie, z którą klient, który przychodzi, ma pierwszy kontakt. Sposób nawiązywania kontaktów z klientem, obsługa, podejście kadry pracowniczej, która w spółce jest, a jest to kadra bardzo dobrze wykwalifikowana, współpraca z samorządami, współpraca na każdym etapie postępowania, w naszym przypadku z inwestorem. Podczas tej gali, która odbyła się w Warszawie, wyróżniona została również Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Strefy w Polsce ze sobą współpracują, ponieważ obszar kraju został podzielony terytorialnie w taki troszkę mało formalny sposób. Jest w kraju 14 stref ekonomicznych, które mają mniej więcej określone obszary wpływu. Jednak czasami zdarza się tak, że na przykład samorządy, które znają wypracowaną markę jakiejś strefy, chciałyby konkretnie z nią współpracować. My taką sytuację mamy, co jest widoczne chociażby po obszarze, na jakim działałem, bo to są 4 województwa, to nie jest tylko Dolny Śląsk. Do tej pory zwracają się do nas samorządowcy, czy czasami inwestorzy bezpośrednio z taką sugestią, że chcieliby współpracować właśnie z nami, ponieważ jesteśmy marką bardzo dobrze rozpoznawalną nie tylko w kraju, ale na świecie. Chcemy być lepsi i jeszcze lepsi, może i najlepsi, bo chyba to jest oczywiste, że każda firma prężnie działająca o to zabiega. My nie tylko działamy na rzecz pozyskiwania inwestorów, ale należy tutaj przypomnieć, że my opiekujemy się tymi inwestorami przez cały czas trwania inwestycji, czyli przez cały okres, w jakim te firmy działają na terenie strefy. Teraz mieliśmy taką sytuację, że firma Toyota musi zwolnić około 200 osób i też poczyniliśmy starania i prosiliśmy firmy współpracujące, tak, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, żeby ci pracownicy zostali przejęci, i to już zostało poczynione. Także jesteśmy zadowoleni z tego powodu, że jest taka współpraca również innych firm, że wyciągają rękę do firm, które są, znajdują się w pewnym czasie w trudniejszej sytuacji, tak? Przez krótki okres w trudniejszej sytuacji, że wyciągają rękę. No i tak się dzieje i to jest piękne. Przychodzą też nowi pracodawcy, tak? Którzy potrzebują pomocy, więc my też im pomagamy rozwinąć ten przemysł, tą firmę, więc to nie jest tak, że przychodzą, nie tylko tak, że przychodzą inwestorzy, którzy mają dużo pieniędzy i od razu inwestują i zatrudniają. Przychodzą też nowi, tak? Nowi młodzi inwestorzy, którzy chcą zaistnieć tutaj na terenie strefy, którzy chcą po prostu rozpoczynać swoją działalność. Ponadto za chwilę wyjeżdżam za granicę po to, żeby spotkać się z inwestorami. Jest to grupa około 40 osób, więc myślę, że być może, mam taką nadzieję, będzie ta szansa, że
przywiozę tutaj inwestora. No więc to są działania takie daleko idące, nie tylko na terenie Polski, ale przede wszystkim skupiamy się też za granicę. No, tak jak Państwo wiecie, byłyśmy z Panią Prezes, ja byłam w Chinach, Pani Prezes była w Japonii, więc to są cały czas intensywne działania w celu pozyskania przede wszystkim inwestorów i, tak jak Pani wspomniała, miejsc pracy. Bo to bezrobocie cały czas jeszcze funkcjonuje. Invest Park Development prowadzi działalność uzupełniającą w stosunku do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Realizuje różnego rodzaju projekty w postaci tworzenia parków przemysłowych z dofinansowaniem unijnym, budowy hal, budowy mieszkań. Jest to działalność na bardzo dużą skalę i tak naprawdę są w stanie zrobić, myślę, wszystko. Pomagamy społeczności, zwłaszcza wałbrzyskiej. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna poprzez Departament Promocji prowadzi bardzo dużo różnych działań związanych z pomocą charytatywną, pomocą szkołą, pomocą klubom sportowym, domom dziecka. Może nie do końca staramy się medialnie tego typu rzeczy nagłaśniać, bo wychodzimy z założenia, że warto informować, ale nie powinna to być jakieś główne narzędzie promocyjne. Duże środki strefa przeznacza na różnego rodzaju działania, o które Pani pyta. Natomiast my uwzględniamy również wnioski jednostek, które o takie wsparcie się ubiegają. Często jest tak, że chociażby ostatnio po rozmowie z Filharmonią Sudecką ustaliliśmy, że pewne działania będziemy wspólnie prowadzić. Pewną formą wsparcia chcemy, żeby również była pomoc dla Teatru Lalek w Wałbrzychu. Będziemy chcieli to robić w taki sposób, żeby na przykład fundować dzieciom ze szkół czy z domów dziecka bilety w Teatrze Lalek. Będzie to taka pomoc łączona. My jesteśmy w trakcie badań ankietowych, które będą prowadzone na terenie Wałbrzycha, ale również i innych lokalizacji strefy, gdzie będziemy pytać mieszkańców, około 600 osób, jak odbierają strefę, co uważają, że powinno być zrobione, w jakim kierunku te działania właśnie charytatywne, promocyjne powinny pójść, ze wskazaniem konkretnych klubów sportowych, jednostek kulturalnych. Także też od mieszkańców Wałbrzycha będzie zależało, jak by chcieli, żeby strefa wpływała tutaj na współpracę, czy w jaki sposób współpracowała ze społecznością lokalną.